Dobry wieczór Państwu. Ten znak i miła nam Polakom melodia inicjować będą nasze nowe wieczorne spotkania w ramach Wieczoru z Dziennikiem. Drodzy Państwo, mówić będziemy o zabytkach, o najciekawszych decyzjach konserwatorskich, o badaniach i realizacjach, w końcu o naszych osiągnięciach, które wcale nie są małe. Tak dzieje się, że prasa najczęściej, słusznie zresztą, piętnuje wszystko, co złe. A przecież każdej złej sprawie towarzyszą również dobre. Ostatnio powstało w Polsce Towarzystwo Opieki nad Zabytkami. Ma swój rozległy program. Chcemy między innymi pokazać te olbrzymie nakłady, które łoży państwo na odbudowę zabytków. Chcemy pokazać i umówić ludzki entuzjazm z tą akcją związany. W końcu może od nas wyjdą jakieś nowe inicjatywy. Ja dzisiaj, drodzy Państwo, przygotowałem jeden zabytek, taki staropolski dwór, który chciałbym wspólnie umówić, zastanowić się nad nim i powiedzieć, w czym tkwi jego piękno. Jest jesień i dlatego architekturę otaczają kolory, kolory złote i czerwone, klony, kasztany. Tak właśnie falą jesiennych barw spowiły architekturę. A jak ona wygląda? A więc dwór to olbrzymi, mansardowy dach. Dach, który tak właśnie nakrywa ściany. No a jeśli mowa już o polskim dworze, to przecie koniecznie musi być ów czterokolumnowy portyk. Tak samo dzieje się i w tym przypadku. I proporcjonalnie wielkie kominy na dachu. Kominy ukopcone i tutaj jeszcze jeden. I dalej teraz dach kryty gontem. A z drugiej strony znów czerwień jesieni. I konary starych, dorodnych drzew. A teraz szybko cztery filarki. Porządek toskański, ale kolumny wykonane z drewna. Okna. Pierwsze, drugie, trzecie. Jakieś tympanoniki. Dużo cienia pod wielkim okapem. No ale